23 lutego, czyli w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją, oddział dzienny psychiatryczny OTU ŁK rozpoczyna akcję Depresja Otulamy Rozmową. Oferta skierowana jest nie tylko do osób, których może ten problem dotykać. Osoby mogą przyjść tutaj do oddziału, porozmawiać z pracownikami oddziału dziennego, z lekarzem psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą i uzyskać informacje dotyczące depresji i innych trudności emocjonalnych oraz wskazówki co do dalszych postępowań terapeutycznych. Choć najczęściej daje o sobie znać pomiędzy 15 a 30 rokiem życia, dotyka również dzieci i osoby starsze. Brak nastroju, odczuwanie niechęci do działania to emocje, które przeżywa każdy człowiek i nie wywołują one u nikogo obaw. Niepokojące zaczynają być te stany, które trwają dłuższy czas. Przeżywanie smutku, który staje się nie tylko chwilową emocją, ale stanem. Stanem, który cały czas nam towarzyszy. Osoby dotknięte depresją tracą ochotę do działania, tracą ochotę do kontaktów z innymi ludźmi. Nie cieszy ich to, co cieszyło ich wcześniej. Wycofują się z życia rodzinnego, z życia towarzyskiego. Depresja nie jest chorobą o jednej twarzy. Najczęściej występujący rodzaj zaburzenia związany jest z czynnikami środowiskowymi. Wszystkie te problemy związane z cywilizacją, trudności z znalezieniem pracy, trudności w życiu rodzinnym, różnego rodzaju stresy życia codziennego sprzyjają powstawaniu takich reakcji depresyjnych. W leczeniu depresji stosuje się różne metody. Dającym najlepsze efekty jest połączenie leczenia farmakologicznego z działaniami terapeutycznymi. Czyli psychoterapia grupowa lub psychoterapia indywidualna, też połączona z psychoedukacją, czyli z taką wiedzą, co mi dolega, czym jest depresja, co się z tym łączy i jak sobie z tym radzić. A co najważniejsze, depresja jest uleczalna.